Rozdział 34. Maćko i Zbyszko długi czas trzymali się w ramionach, gdyż miłowali się wzajem zawsze, a w ostatnich latach wspólne przygody i nieszczęścia uczyniły tę miłość jeszcze silniejszą. Stary rycerz od pierwszego wejrzenia na bratanka odgadł, że Danusi nie ma już na świecie, więc nie pytał o nic. Jan otulił do siebie młodzianka, chcąc przez moc tego uścisku pokazać mu, że nie został zupełnym sierotą i że ma jeszcze bliską żywą duszę, gotową podzielić się z nim niedolą. Aż dopiero gdy im smutek i boleść znacznie łzami spłynęły, zapytał po długim milczeniu Maćko. Zali wydarli ci ją znów, czyli też ci na ręku skonała. Na ręku mi skonała pod samym spychowem, odrzekł młodzian. I począł opowiadać, jak i co było, płaczem i wzdychaniami, przerywając sobie opowiadanie. A Maćko słuchał uważnie, wzdychał także i w końcu znów ją wypytywać. A Jurand żywie jeszcze? Juranda żywiącego odjechał, ale niedługo mu na świecie i pewnie go już nie obaczą. To może lepiej było nie odjeżdżać jako że mi było was tu ostawiać, Parę niedziel wcześniej albo później, wszystko jedno. Ale Zbyszko popatrzył na niego bacznie i rzekł i tak musieliście tu chorzeć. Jako Piotrowin wyglądacie. Bo choć słonko na ziemi przygrzewa, w podziemiu zawsze zimno i wilgoć tam jest okrutna z takowej przyczyny, że tu na oku zamku wody. Myślałem, że do szczętu spleśnieję, Dychać też nie maczy mi, od tego wszystkiego rana mi się odnowiła, ta wiesz, co to mi w Bogdańcu dopiero po bobrowym sadle szczebrzuch wylazł. Pamiętam, rzekł Zbyszko, bośmy po bobra z Jagienką chodzili, a to was tu psu braty w podziemiu trzymali? Maćko poruszył głową i odpowiedział, żeby ci tak szczerze rzec, to nie radzi oni mnie widzieli, już było ze mną źle. Wielka tu jest zawziętość na Witolda i żmudzinów, ale jeszcze większa na tych pomiędzy nas, którzy im pomagają. Próżną gadał, dlaczegośmy między żmudzinów poszli. Byliby mi głowę ucieli jeśli tak nie uczynili, to jeno dlatego, że im wykupu było żal. Bo jako wiesz, pieniądz im nawet i od pomsty wdzięczniejsza, a po chcieli mieć w ręku dowód, że król Polaków... Poganom w pomoc posyła. Bożeż mój dzini, niebożęta proszą się o krzest, byle nie z ich rąk, to wiemy, którzyśmy tam byli, ale krzyżaki udają, że nie wiedzą i skarżą ich po wszystkich dworach, a z nimi razem i naszego króla. Tu porwała Maćka zadyszka, tak że musiał na chwilę umilknąć i dopiero sapnowszy mówił dalej. I byłby może skapiał w podziemiu, Stawiał ci się za mną po prawdzie Arnold von Baden, któremu też o okup chodziło, ale nie ma między nimi niejakiej powagi nazywają go niedźwiedziem. Szczęściem Delorsz dowiedział się o mnie od Arnolda i okrutnego zaraz narobił warchoł. Nie wiem, czy ci o tym powiadał, bo on rad kryje swoje dobre uczynki. Jego oni tu to za coś mają, bo już jeden... Delorsz wielkie niegdyś w zakonie piastował godności, a ten jest znamienitego rodu i bogacz. Mówił im tedy, że sam jest naszym jeńcem i że gdyby mi tu gardło wzięli albo gdybym skapiał z głodu wilgoci, to ty jemu szyję utniesz. Groził ci kapitule, że rozpowie po zachodnich dworach jak krzyżacy z pasowanymi rycerzami postępują. Aż zlękli się i wzięli mnie do Lazaretu, gdzie i powietrze i strawa lepsza. Od Lorszego jednej grzywny nie wezmę, tak mi pomóż, Bóg. Miło od nieprzyjaciela bracia, ale przyjacielowi słuszna rzecz przepuścić, rzekł Maćko, a skoro jako słyszał ugoda z królem, o wymianę jeńców stanęła, to i za mnie nie potrzebujesz płacić ba, a nasze słowo rycerskie? zapytał Zbyszko ugoda ugodą, a Arnold bezzecność mógłby nam zadać usłyszawszy to zatroskał się Maćko pomyślał nieco i rzekł ale można by coś odtargować samiśmy się cenili zaliśmy to teraz mniej warci Maćko zatroskał się jeszcze bardziej, ale w oczach odbił się podziw i jakby jeszcze większa miłość do Zbyszka acz ci potrafi strzec taki ci się już urodził Mruknął sam do siebie i począł wzdychać. Zbyszko myślał, że żalu o tych grzywny, które mieli von Badenowi zapłacić, więc rzekł, wiecie, pieniędzy i tak jest dość, byle ona dola nie była taka ciężka. Bóg ci ją odmieni, rzekł ze wzruszeniem stary rycerz. Mnie tam niedługo już na świecie. Nie powiadajcie, będziecie zdrowi, niech jeno was wiatr przebieje Wiatr? Ja ten młode drzewo przygnia, a stare złamie. Owa, nie próchnieją was jeszcze gnaty i do starości wam daleko. Nie smućcie się. Żeby tobie było wesoło, to i ja bym się śmiał. Wszelako. Mam ci ja i inną do smutku przyczynę, a prawdę rzekwszy, nie tylko ja, ale i my wszyscy. Co zaś? zapytał Zbyszko. A pamiętasz, jaką cię w obozie uskirwoju zgromił za to, żeś moc krzyżacką sławił? W polu już ci twardy jest nasz naród, ale tak z bliska to ja się tutejszym psu dopiero teraz przypatrzył. Tu Maćko jakby w obawie, aby go kto nie dosłyszał, zniżył głos. I teraz widzę, żeś ty był praw, nie ja. Niech ręka boska broni, co to za moc, co to za potęga. Swędzą naszych rycerzy ręce i chce im się jak najprędzej kniemcą. A nie wiedzą, że krzyżaków wszystkie narody i wszyscy królowie wspomagają, że pieniędzy u nich więcej, że ćwiczenie lepsze, że zamki warowniejsze i sprzęt wojenny godniejszy, niech ręka boska broni. I u nas, i tu mówią, że do wielkiej wojny przyjść musi i przyjdzie, ale gdy przyjdzie, to niechże Bóg zmiłuje się, na, zmiłuje się nad naszym królestwem i naszym narodem. Tu objął dłoń mi swoją szpakowatą głowę, łokcie wsparł na kolanach i zamilkł. Zbyszko zaś rzekł. A widzicie? W pojedynkę nie jeden z naszych od nich tęszcza, ale co do wielkiej wojny pomiarkowaliście sami. Oj, pomiarkowałem. A da Bóg i ci posłowie królewscy pomiarkują także, a zwłaszcza rycerz z Maszkowic. Widziałem jako spochmurniał wielki z niego sprawca wojenny i powiadają, że nikt na świecie nie rozumie się tak na wojnie. Jeśli prawda, to chyba jej nie będzie. Jeśli krzyżacy obaczą, że mocniejsi, to właśnie będzie. I powiem wam szczerze: daj już przyszedł wóz albo przewóz, gdyż dłużej nie lża tak nam żyć. I z kolei Zbyszko, jakby przygniecion niedolą własną i powszechną, opuścił głowę, a maćko rzekł: Szkoda zacnego królestwa! O boję się, by nas Bóg za zbytnią zuchwałość nie pokarał. Pamiętasz, jak to rycerstwo przed katedrą na Wawelu przedemszą wtedy, kiedy ci to mieli głowę uciąć i nie ucięli samego? tymura mura kuternogę wyzywało, któren czterdziestu królestw jest panem i któren góry z głów ludzkich uczynił? Nie dość im krzyżaków, wszystkich naraz chcieliby wyzwać. I w tym może być obraza boska. A Zbyszko na obo wspomnienie chwycił się za płowe włosy, bo go niespodzianie ogarnął żalu okrutnej i zakrzyknął. A któż mnie wówczas od kata zratował, jeśli nie ona, o Jezu, Danuśka moja, o Jezu. I począł drzeć włosa, następnie gryź pięści, którymi łkanie chciał potłumić. Tak rozkowyczało się w nim serce z nagłego bólu. Chłopie, miej Boga w sercu, cichaj, wołał Maćko. Co wskurasz, hamuj się, cichaj. Ale zbyszko długi czas nie mógł się uspokoić i upamiętał się dopiero, gdy Maćko, który był istotnie jeszcze chory, zesłabł tak bardzo, że zachwiał się na nogach i padł na ławę w zupełnym zmysłów w zamroczeniu. Wówczas młodzian położył go na tapczanie, pokrzepił winem, które przysłał komtur zamkowy i czuwał nad nim, póki stary rycerz nie zasnął. Nazajutrz zbudzili się późno, rzeźwiejsi i wypoczęci. No, Rzekł Maćko. Chyba jeszcze na mnie nie czas i tak myślę, że byle mnie wiatr polny przewiał, to i na koniu dosiedzę. Posłowie ostaną jeszcze kilka dni, odpowiedział Zbyszko, bo coraz to do nich ludzie przychodzą z prośbą o jeńców, którzy na Mazowszu albo w Wielkopolsce na rozboju schwytani. Ale my możemy jechać, kiedy chcecie i kiedy poczujecie się w siłach. W tej chwili wszedł chlawa. Nie wiesz zaś, co tam czynią posłowie? spytał go stary rycerz. Zwiedzają wysoki zamek i kościół, odrzekł Czech. Komtur zamkowy sam ich oprowadza, a potem pójdą do wielkiego refektarza na obiad, na który wasze mości ma mistrz zaprosić. A ty coś od rana czynił? A ja przypatrywałem się niemieckiej najemnej piechocie, którą kapitanowie ćwiczyli i przyrównywałem ją z naszą czeską. A ty czeską pamiętasz? Wyrostkiem mnie pojmał rycerz zych ze zgorzelic, ale pamiętam dobrze, bo od małego był do takich rzeczy ciekawy. No i cóż? A nic, a nic, już ci tęga jest krzyżacka piechota i ćwiczona godnie, ale to są woły, a nasi czesi wilcy. Gdyby tak przyszło, co do czego, to przecie wasze miłości wiedzą, woły wilków nie jadają, a wilki okrutnie na wołowinę łakoma. Prawda jest, rzekł Maćko który widocznie coś o tym wiedział. Kto się o waszych otrze, to jako od jeża odskoczy. W bitwie konny rycerz za dziesięciu piechoty stanie, rzekł Zbyszko. Ale Marienburga jeno piechota może dobyć, odpowiedział Giermek. I na tym skończyła się rozmowa o piechocie, gdyż Maćko idąc za biegiem swych myśli rzekł Słysz chlawa, dziś jak podjem i poczuję się mocny, to pojedziemy. A dokąd? spytał Czech. Wiadomo, że na Mazowszy do Spychowa, rzekł Zbyszko. I tam już ostanie? Na to spojrzał Maćko na Zbyszka, pytającym wzrokiem, gdyż dotychczas nie było między nimi mowy o tym, co dalej uczynią. Młodzian może miał gotowe postanowienie, ale nie chciał nim widocznie stryjca zasmucić, więc rzekł wymijająco: Wpierw musicie wydobrzeć, a potem co? Potem wrócicie do Bogdańca. Wiem, jako Bogdaniec miłujecie, a ty. Ja go miłuję. Nie mówię, żebyś do Juranda nie jechał. Rzekł powoli Maćko. Bo jeśli zamrze, to pogrzeć go przystojnie należy. Ale ty bacz, co powiem, gdyż jako młody rozumem mi nie dorównasz. Nieszczęśliwa to jakowa ziemia ten spychów. Co cię spotkało dobrego, to gdzie indziej, a tam nic. Jeno strapienia ciężkiej frasunki. Prawdę mówicie, rzekł Zbyszko. Ale tam danusina truchełka. Cichaj. Zawołał Maćko w obawie, że Zbyszka chwyci taki sam niespodziany ból jak wczoraj. Ale na twarzy młodzianka odbiło się tylko rozrzewnienie i smutek. — Będzie czas uradzać — rzekł po chwili. — W Płocku i tak musicie odpocząć. Starunku waszej miłości tam nie zbraknie — trącił chlawa. — Prawda — rzekł Zbyszko. — Wiecie, że tam jest Jagienka? Jest dwórką przy księżnie ziemowitowej, ba. Ale przecie wiecie, boście ją sami tam przywieźli, była i w Spychowie. Aż mi to dziwno, żeście mi nic o niej u Skirwojły nie wspomnieli. Nie tylko była w Spychowie, ale bez niej Jurant albo by dotychczas macał koszturem drogi, albo by zamarł gdzie przy drodze. Przywiozłem ją do Płocka wedle opatowego dziedzictwa, a nie wspomniałem ci o niej, bo choćbym by wspomniał, byłoby to samo. Na nic tyś nieboże wówczas nie baczył. Wielce ona was kocha. – rzekł Zbyszko. – Chwalić Boga, że nijakie listy nie były potrzebne, ale ona od księżny dostała listy za wami i przez księżne od posłów krzyżackich. – Niech Bóg za to dziewce błogosławi, bo lepszej na świecie nie ma – rzekł Maćko. Dalszą rozmowę przerwało im wejście Zyndrama z Maszkowic i Powały Staczewa, który zasłyszawszy o wczorajszym omdleniu Maćka, przyszli go dziś odwiedzić. Pochwalony Jezus Chrystus Rzekł, przestąpiwszy próg, Zyndram, Jako, że Wam dziś? Bóg zapłać pomału. Zbyszko prawi, że byle mnie wiatr obwiał, to będzie całkiem dobrze. Co nie ma być, będzie, wszystko będzie dobrze. Trącił, powała. Wywczasowałem się też na porządek. Odrzekł Maćko. Nie tak jak wasze miłoście, którzy jako słyszę, ranoście wstali. Naprzód przychodzili do nas ludzie tutejsi mianować jeńców. Rzekł Zyndram, a potem oglądaliśmy gospodarstwo krzyżackie, przed zamcze i oba zamki. Tęgie gospodarstwo i tęgie zamki, mruknął posępnie Maćko. Pewnie, że tęgie na kościele są arabskie ozdobności, o których powiadali krzyżacy, że się takiego murowania od Saracenów na Sycylii nauczyli. A w zamkach komnaty ci osobliwe, na słupsach w pojedynkach albo gromadami stojących, obaczycie sami wielki refektarz. Utwierdzenie też wszędzie okrutne, jakiego nigdzie nie masz, takich murów, i kula kamienna chociażby największa nie ugryzie. Wiera, iż miło patrzeć. Zyndra mówił to tak wesoło, że Maćko spojrzał na niego zdziwiony i zapytał. A bogactwo ich, a porządki, a wojsko i gości, widzieliście? Wszystko nam pokazywali, niby z gościnności, a w rzeczy, dlatego, aby serce w nas upadło. No i cóż? – Ano da Bóg, że jak przyjdzie wiosna, wyżeniem ich ched za góry i morza, tam, skąd przyszli. A Maćko, przypomniawszy w tej chwili o chorobie, aż zerwał się na równe nogi ze zdziwienia. – Jak to, panie? – rzekł. – Mówią, że rozum macie bystry, bo mnie aż zemdliło, gdym się ich potęgi napatrzył. Dla Boga, z czegoż to miarkujecie? Tu zwrócił się do bratanka. Zbyszku, każ zaś to wino, które nam przysłali postawić, siadajcie wasze moście i mówcie, bo lepszej drjakwi żaden medyk nam moje choróbsko nie wymyśli. Zbyszko, zaciekawion też bardzo, sam postawił dzbaniec z winem, a przy nim kubki, po czym siedli na oku stołu i pan Zmaszkowic tak mówić począł. Utwierdzenie to jest nic, bo co ręką ludzką stawiane, to ręka ludzka zburzyć zdoła. Wiecie, co trzyma w kupie cegły? Apno. A wiecie, co ludzi? Miłość. Rany boskie, miód wam, panie, z gęby płynie, zawołał Maćko. A Zyndram uradował się w sercu tą pochwałą i tak dalej rzecz prowadził. Z cutejszych ludzi. Ten ci ma u nas w pętach brata, ten syna, ten krewniaka, inny zięcia, albo kogo. Komturowi graniczni każą im na rozbój do nas chodzić, więc nie jeden polegnie i niejednego nasi ułapią. Ale że tu już się zwiedzieli ludzie o ugodzie między królem a mistrzem, przychodzili tedy do nas od samego rana podawać nazwiska jeńców, które nasz pisarz spisywał. Był naprzód bednarz tutaj możny mieszczanin, Niemiec, mający dom w Balborku, który w końcu rzekł: bym mógł waszemu królowi i królestwu w czymś się przysłużyć, nie tylko bym majątność, ale i głowę oddał. Odprawiłem go myśląc, że Judasz, ale potem przychodzi ksiądz świecki z Potoliwy, prosi o brata i tak powiada. Prawda li to, panie, że na naszych pruskich panów wojną nastąpicie? Bo wiedzcie, że tu jest cały naród, gdy mówi przyjdź królestwo twoje. To o waszym królu myśli. Było potem o synów dwóch szlachty, co na lennych ziemiach wedle szumu siedzą. Byli kupcy z Gdańska, byli rzemieślnicy, był, który dzwony, kwidzyniu leje. Była różnych ludzi kupa i wszyscy gadali to samo. Tu przerwał pan z Maszkowic, wstał, obaczył, czy za drzwiami nikt nie podsłuchuje i wróciwszy kończył przyciszonym nieco głosem. Długo ja miał wszystko wypytywał. Nienawidzą w całych prusiech krzyżaków, i księża, i szlachta, i mieszczanie, i kmiecie. I nienawidzi ich nie tylko ten naród, który naszą, albo pruską mową mówi, ale nawet i Niemcy. Kto musi służyć, służy, ale zaraza każdemu milsza niż krzyżak. Ot, co jest? Ba, ale co się to ma do krzyżackiej mocy? Rzeknie spokojnie Maćko. A Pogładził dłonią swoje potężne czoło, pomyślał chwilę, jakby szukał porównania, a wreszcie uśmiechnął się i zapytał – Potykaliście się kiedy w szrankach? – Już ci i nie raz, odrzekł Maćko. – To jakże myślicie? Nie zwali ci się z konia przy pierwszym starciu rycerz, choćby najmocniejszy, ale taki, który ma poderżnięty poprąg u siodła i strzemiona? – Jako żywo. – No widzicie, zakon to taki rycerz, przebóg. Zawołał Zbyszko. Pewnie i w książce nic lepszego nie wyczytasz. A Maćko aż wzruszył się i rzekł nieco drżącym głosem. Bóg wam zapłać. Na waszą głowę, panie, chyba umyślnie płatneż musi hełm robić, bo gotowego na nią nigdzie nie masz.